295 zawodników i 30 konkurencji. Tak w liczbach przedstawia się jubileuszowy memoriał Janusza Kusocińskiego, który w sobotę odbędzie się na Stadionie Śląskim. Lekkoatleci przystępują do niego z bojowym nastawieniem, bo to dobra okazja do sprawdzenia formy przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Łukasz Kądziołka. Gwiazdy lekkoatletyki ponownie na Stadionie Śląskim. W sobotę odbędzie się jubileuszowy memoriał Janusza Kusocińskiego. Niektórzy już nie mogą się doczekać. Zrobię wszystko, co będę mogła, żeby startować jak najlepiej. Ja kocham ten stadion, kocham startować przede wszystkim przed polską publicznością. To mi zawsze dodaje skrzydeł i nie to, że liczę na to, ale będę gdzieś tam po cichu oczekiwać, że jutrzejsze zawody będą fajne. Na mitingu nie zabraknie utytułowanych sportowców. Wśród zagranicznych gości jest m.in. Ethan Katzberg, kanadyjski kulomiot i pogromca Pawła Fajtka. Kroczę swoją ścieżką i robię to, co do mnie należy. Przepraszam, że tak się dzieje przez to, co robię. Ciekawa rywalizacja szykuje się także na bieżni. Wierzę, że Jemariki będzie walczyć, ale że nasze średniodystansówki, Martyna Galant, czyli Zakowska, tą rywalizację podejmą. Myślę, że z dobrej strony pokaże się otwierając sezon Anita Włodarczyk. Wszystko okaże się już w sobotę. Rywalizacja na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 16:00. Bilety można kupić przez internet i w kasach.